Szczecinianie w ataku po tym timeoucie. Zostało 6 punktów z przewagi. No, chciał mieć agresywną grę do kosza dalej trener Biela. No tu blisko faulu, niespójność w rzutach. Dzisiaj 6-18 w tym momencie. Teraz Ware pod kosz, blokuje go Brett Prol, który nagle też z takiego gracza niewidzialnego w tym meczu staje się człowiekiem mega istotnym. Zobaczmy, Ware też wierzył, że tutaj już ma otwartą drogę do kosza. Zostało 7 sekund.